Ja tutaj sobie znajdki z wody wyciągam, a naprzeciw mnie, zobaczcie, dzik dryfuje na wodzie. We wieprzu dzik na wodzie. Pierwszy rzut oka i już od razu widać, co tam zostało w koszyku. Czy Państwo zamawiali burgery wołowe? Kurczę, podano do ale stołu. Pyszne. Co? Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was w kolejnej wakacyjnej podróży z busem. Tym razem dotarliśmy nad jezioro Jeziorak do miejscowości Wieprz. Tutaj spędziliśmy nockę i zaplanowaliśmy sobie też poszukiwania na plaży w Wieprzu. Wyspana? Bardzo. Przyjemnie się stało. Szałaki. Wśród takiej oto natury spędziliśmy nockę, zjemy śniadanko i udajemy się z wykrywaczami na pobliską plażę. Cholera jasna. Sio osa, sio. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak takie śniadanka w plenerze smakują. Mega. Polecam. Ja dzisiaj na śniadanko jadłam płatki i jajeczko. W takim plenerze rarytasem jest pomidor swojski z naszej szklarni. Wybornie smakuje. Wybornie. Na mapce pokażę Wam dokładnie, w którym miejscu będziemy prowadzić poszukiwania i gdzie jesteśmy obecnie. Zobaczcie, to jest ta miejscowość Wieprz. My tutaj sobie nocowaliśmy w tych okolicach jeziorach, a tutaj jest ta plażyczka, o której mówię, że będziemy sobie śmigać z wykrywaczami. Chcemy wokół jezioraka obskoczyć jak najwięcej plaż w tym sezonie. No i między innymi trafiliśmy tutaj, dlatego że już byliśmy wcześniej na wyspie. W poprzednim odcinku szukaliśmy na tej wyspie Lipowej. Także mamy jedną zahaczoną, trochę tutaj byliśmy na tej wyspie Bukowiec, no i też dzika plaża Hawaje, tutaj byliśmy. Także ta dzika plaża Hawaje, płynąc na tą dziką plażę Hawaje, zwróciliśmy uwagę, że tu jest fajne takie kąpielisko. Stąd wakacyjna podróż busem dotarła do Wieprza. No i pomału dojeżdżamy. Wjeżdżamy na plażę dojazdem na wyspę Bukowiec, na którą pewnie też z czasem zajrzymy. Piękna, malownicza plaża miejscowości Wieprz, która leży nad jeziorem Jeziora. Jesteśmy już na miejscu. Plan jest bardzo prosty. Ja się przebieram, wchodzę do wody z wykrywaczem metali. Ewelinka atakuje strefę przybrzeżną. I działamy, nie? A plażę tą charakteryzuje za nami dzik, wieprzyk dryfujący sobie na kładce. No właśnie, jeżeli ktoś będzie szukał informacji, będzie chciał tutaj trafić, to natrafi właśnie na ten dryfującego dzika. Dzik ten jest taką maskotką sołecką, która wzbudza tutaj nie lada sensację. A dlaczego? Bo wieprz to też dzik. Aluminiowe 20 groszy z 1971 roku. Jeżeli są takie monety z wcześniejszej epoki, to i widać, że plaża nie była sprzątnięta przez innych. Ja dzisiaj nie szukam, a nie się chilluję, a rodzice nie szukam. Sygnał był taki pewien, ale jest tu dużo kapsli, także wszystko może być.
Pierwszy rzut oka i już od razu widać, co tam zostało w koszyku. Srebrny, na pewno srebrny, chociaż albo posrebrzany krzyżyk. Tylko się cieszyć, tylko się cieszyć. I to wszystko w pobliżu tej zjeżdżalni. Tutaj przy tych kamieniach, które są usytuowane na brzegu, zawsze człowiek siada i zawsze człowiek coś gubi. Jest i 20 groszy z 1968 roku. Teraz chciałabym Wam się pochwalić, co udało mi się znaleźć tutaj na brzegu. Dosyć dużo nie wyszło, ale zawsze coś jest. Kapseleczki, jak zwykle, standardowo. Jakaś... Piątka. Piątka. No ja takiej nie mam. Ja taką biedę mam tutaj. Ale no w wodzie, no tutaj też na brzegu wychodzi, także nie jest źle, nie? Także jakaś część od suwaka. Chwal się dalej, ja idę dalej do wody. Szukaj mi złota. 50, 20 groszy, no i 5 groszy, czyli tak se. Poczekam, aż Krzysiek mi coś ciekawego wyciągnie z wody. Życzę mu tego, a ja ruszam dalej w tamtym kierunku, może coś jeszcze dostukam. Kolejne 20 groszy, czyli PRL dominuje, tym razem 76 rocznik. Rodzicka, wy tak wiecie? Ja to wygląda to chyba nie. Brawo, pięknie. Obok siebie leżała dwójeczka, no i też złotóweczka, czyli z jednego miejsca trzy ziko, trzy złote. Wśród tych PRL-ów też i są współczesne monety obiegowe, a chciałoby się, żeby było inaczej, żeby wśród współczesnych obiegowych były PRL, PRL-ki, ale wszystko przed nami. Zaraz zobaczymy, co tutaj jeszcze ta plaża kryje. Uwaga, niebezpieczeństwo takich blaszek, puszek, to tutaj jest masę, także korzystając z kąpieliska musicie bacznie uważać, po czym dreptacie. Ale oczywiście my też to sprzątamy, bierzemy ze sobą, także będzie bezpiecznie, prawda, Hania? Chce się kąpać. Niedługo zmienimy plażę na inną, bo wypatrzałem, że 2 km stąd jest kolejna plaża. Z samej czystej ciekawości pojedziemy tam, bo tam też jest miejsce dla dzieci, dla Hani. Ja tutaj sobie znajdki z wody wyciągam, a naprzeciw mnie, zobaczcie, dzik dryfuje na wodzie. We wieprzu dzik na wodzie. Atrakcja niesamowita. Teraz Wam pokażę kolejne moje znalezisko. W sumie jestem trochę zdziwiona, że na plaży coś takiego znalazłam, bo jeszcze mi się to nie zdarzyło. Szkaplerzyk, taki malutki medalik, zobacz, skarby. Najpierw ja. No dobra. O! Nawet bym nie pomyślała, że ja tutaj to znajdę, bo pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, że na plaży. Krzyżyk koło zjeżdżalni, medalik monet perelowskich, zobacz. Ta plaża, no bo ten medalik jest, nie wiem, czy współczesny, czy można go dać mu 20 lat wstecz. Ale to ciekawostka. No, czasami na plażach się trafia, a u mnie? O, u mnie? Waziko. Twój fant jest lepszy. Naprawdę. Ciekawy. A coś złotego dla mnie? Nic?
Tu jesteś moim złotkiem. Złotkiem, tak. No nie ma, nie ma, nie ma. Wszystko przed nami. Proszę, ja idę dalej. Tak, niech śmiga dalej. Ja też ruszam. Teraz ruszam w odwrotnym kierunku. Zaczynam od środka, bo ja zawsze zaczynam od dy strony. Jestem jakieś 100 metrów od brzegu i zobaczcie, jeszcze wodę praktycznie mam po klatkę piersiową, czyli plaża, kąpielisko jest bardzo rozciągnięte w centrum jeziora Jeziorak. No i też tak głęboko wychodzą monety. Zobaczcie, co znalazłem. Jest to 2 złote, także też tutaj głębiej wychodzą ludzie i gubią. Albo po prostu jachciarze, jak podpływają, to z łódek im się sypie moneta. 2 złote. Wychodzimy do wszystkich z apelem, którzy korzystają z plaż, o to, aby nie wrzucali takich rzeczy do wody. Jeżeli macie coś ze sobą, zabierajcie to, wrzucajcie do koszy, które są przy zbiornikach wodnych. Ewentualnie jak nie ma, to bierzcie do domu. Zobaczcie, przecież tutaj można rozpindolić nogę. Także ohoho. Pokazywałem też wcześniej, jakie blaszki są w wodzie. To nie tylko dla mojego, Ewelinki, bezpieczeństwa, ale dla waszego, waszych dzieci i bliskich. Nie wrzucajcie śmieci do wody. Zwłaszcza takich ostrych. Czy w ogóle? W ogóle. Na każdej plaży jest śmietnik. I tyle, no co? 15. Nadszedł czas podsumowania naszych wojaży na plaży Wieprzu. Czas spędzony w wodzie to 2 godziny plus minus. I teraz tak, zacznę od dewocjonali, krzyżyk i wisiorek w wozie. Wyciągnęliśmy tutaj z wody. Monety współczesne to jest ile? 15 zł i 21 groszy. 15 zł i 21 groszy. No i te PRL-ki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 monet PRL-owskich. Prawdę mówiąc, przez ten czas, co tutaj byliśmy, to tylko liznęliśmy te kąpielisko. Jest masę różnych sygnałów, ale tak jak mówiłem wcześniej, te kąpielisko jest specyficzne, dlatego że woda narzuca piasek w stronę brzegu i te sygnały są bardzo głęboko, bo są przykryte warstwą piasku. A sam piasek jest taki troszkę luźny, chodzi się jakby po mule, takie odczucie. Ale to dobrze rokuje, bo na pewno tutaj wrócimy na dalsze poszukiwania. Natomiast teraz jedziemy na kolejne kąpielisko. Zobaczymy, co tam piszczy. Jedziemy. Dojeżdżamy już do Gubławek. To tutaj w tej miejscowości obok Wieprza jest ta plaża, która jest obiektem naszego zainteresowania do poszukiwań. Do samej plaży ciężko jest dojechać. Jeżeli ktoś nie wie, jak do niej trafić, no to nigdy jej nie wypatrzy, drogi bynajmniej dojazdowej. Ja to zrobiłem na Google Map, jak analizowałem ten teren. Za tymi budynkami w centrum wsi trzeba skręcić w prawo. Plaża nie jest jako tako oznaczona tablicami. No i między tutaj podwórkiem, a przy pompownią wjechać na tą uroczą plażę. Mała, skromna, przepiękna plaża, która cieszy się też bardzo dużym powodzeniem. Zaczynamy akcja plaża Gubławki. Plan jest jak na poprzedniej plaży. Ja do wody, Ewelinka suchą plażę. No i też jest boisko do gry w piłkę siatkową, także też trzeba będzie liznąć to wykrywaczem. Czy czasami coś tam pójdę. Nie zostało. A ja idę do wody. Ruszaj. No to idę. Ale masz wykrywacz. No ja robię za tragarza dzisiaj.
ktoś musi. Giermek jest ten twój. Giermek królowej. Zrobiłam parę rundek po tym boisku do siatki plażowej. No i znalazłam złotóweczkę. Zrobię jeszcze kilka rundek i pójdę tam do wody bliżej na plażę. Może uda mi się jeszcze coś wyciągnąć. Pierwsze kilka minut chodzenia, sporo sygnałów. Mogę stwierdzić, że nie było tutaj przed nami żadnego poszukiwacza. Kapsli różnej maści tradycyjnie. Jakiś chyba element od zegarka. Moneta perelowska dwuzłotowa, ale zjechana. Trzeba ją oczyścić. No i pod samymi nogami na wejściu oto taka błystka na rybę. A to dopiero chwilę chodzenia. Także wszystko tutaj przed nami. Nieodkryta plaża. Morda mi się cieszy. Nasza królewna przejęła mój wykrywacz. O, masz coś tam. Pod cepką. A propointer weź sobie. Będzie ci wygodniej. Pokaż jeszcze raz na sygnał. Nie mam. O, tutaj. Tu, córcia, masz. Propointerem. O. Trzymaj. Widzisz, tam jest sygnał. Co masz? Pokaż mamusi. Pokaż mi to sypko, pokaż. 10 groszy. Pokaż do kamery wszystkim, co masz. 10 groszy musisz dalej, bo nie będzie widać. Pięknie. I chuchaj na szczęście. Nie muszę. Nie musisz, bo masz szczęście. Brawo, jesteśmy z ciebie dumni. Śmieci różnej maści. I maści, tubki po maściach też. Są też w wodzie. Oczyszczamy kąpielisko. No i standardowo miejsce pod ławeczką nie może być nigdy ominięte. Jest bardzo dużo sygnałów, tym razem 20 groszy. Pośmigam jeszcze trochę. Jest tam dużo kapselków, ale sygnały są też takie dosyć fajne. A tymczasem Hania walczy z pochylnią. Jest 20 groszy, też widać, że poleżało sobie tutaj troszkę w wodzie. O, tak oto wygląda. A tymczasem ogłaszam przerwę obiadową. Zabieram dziewczyny na dobre papu. Tak trochę w formie niespodzianki. Będą na pewno pozytywnie zaskoczone z miejsca i też z samego jedzenia. Dotarliśmy już na miejsce, do restauracji z pastwiska na talerz. Restauracja ma niepowtarzalny klimat, ponieważ wokół restauracji jest ogrodzony teren i biega tam zwierzyna, woły. Z tych wołów są robione m.in. też burgery, które zaraz będziemy jeść. Będziemy smakować. Będziemy smakować i nabierać siły na dalsze poszukiwania. Czy Państwo zamawiali burgery wołowe? Kurczę, podano do ale stołu. Pyszne. Co? Proszę. Myślinka leci. Stawiaj na stół. Mm.
ostatnio to w gębie. To mało powiedziane. Jest burger, marzywka i szlek wołowy. My z Hanią u nas kłę, bo ja bym całego nie zjadła, a Hania tym bardziej. Pomidorka? Burgerki były pierwsza klasa. Potwierdzam, pierwsza klasa. Naprawdę bardzo smaczne. Co my odjedliśmy i wracamy do tego swojego, na tą swoją ciekawą plażę, przez nikogo dotąd nieodkrytą. Odkrywać kolejne rzeczy, które znajdują się w wodzie. Prawda? Prawda. Ja wiem, że teraz by się trochę poleżało. Poleżałoby się. Ale no niestety. Nie ma lekko, dzień krótki, a my musimy kontynuować naszą wakacyjną przygodę z busem i nasze plany z tym związane. Także dalej w drogę, dalej na plażę, a potem przemieszczamy się w inne miejsce. A wyspać wyśpimy się w nocy. Tak jest. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.